Ja jestem Artur, to jest... A my jesteśmy Team of Shadows generalnie, jako zespół. Tak. I nasza gra nazywa się... Dynasty of Shadows. To jest fabularna gra typu CRPG. Będzie ona opowiadała losy trzech bohaterów. Łotrzyka, Barbarzyńce i Paladyna. Nasz świat, to jest jakby cała gra dzieje się na fantastycznej wyspie wiatrów, którą można eksplorować w pewnej części, jak to widać już za nami w tej chwili. Jest to bardzo mały sandboxowy świat, w tej chwili nie ma na razie na tej wersji misji. Pracujemy dzisiaj, dlatego że pracowaliśmy nad tym przez 3 miesiące bez budżetu, po godzinach naszej pracy. A naszym celem jest zrobienie tej gry, niedługo będziemy wchodzić na polską platformę, wspieram to. Mamy swoją stronę, na której wrzucamy miliony artów, muzyki, materiałów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje, zapraszamy wszystkich. Dlaczego akurat 3 miesiące? Bo wszystko jakby przeresearchowaliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś lepszego. Akurat byłem po praktykach w Techlandzie i stwierdziłem, że uda nam się to zrobić. I zaczęliśmy tworzyć to, co widzicie, na nowo, z lepszą jakością. Za około 2-3 miesiące na naszej stronie facebookowej pojawi się demo za darmo do pobrania dla każdego. Będzie to połączone właśnie z akcją na Wspieram. Co tutaj się dzieje? Tutaj tworzymy różne fajne rzeczy, na przykład ja akurat robię zegar na aukcję charytatywną, która odbędzie się z serwisu mygracze.pl. Czyli rozumiem, że jesteś gamerką na co dzień. Tak. A w co grasz? Grałam w Guild Warsa 2 przez ponad 2 lata. Grałam w Runescape'a, gram oczywiście w LoL'a, jak to praktycznie każdy. Nie, ja nie gram. Nie, o. Powiedziałam praktycznie. Okej, okay. No i generalnie, czyli to wszyscy coś robią charytatywnie, tak? W tym momencie? Raczej akurat ja robię charytatywnie, a inne osoby często robią coś do swojego cosplayu. Ja później też raczej będę tworzyć dalej do swoje miecze, które planuję do kolejnego stroju. Macie jakieś zainteresowania takie artystyczne, nie wiem, rzeźba, coś takiego, czy to tak raczej po prostu hobbystycznie robicie? Raczej hobbystycznie, chociaż ja uczęszczam do Uniwersytetu Artystycznego, więc to trochę... A co studiujesz? Edukację artystyczną. Przyjedzie. Bardzo dobrze, tylko że mnie rozpraszasz, ale jest dobrze. Aż taki ładny jestem, tak? Nie wiem, nie patrzę. Dobrze. A masz prawo jazdy? Mam. Jedziesz autem na co dzień? Tak. I jak porównasz wrażenia do prawdziwej jazdy? No, z tym Martinem o wiele lepiej. Kontynuujemy spacer po hali stulecia. Znowu trafiamy na stanowisko Techlandu. Tutaj z tej strony jest Hellright z kolei, więc... No tam jest Dying Light, jest Hellright, jest również oczywiście MSI. Także no... Tych stoisk nie jest dużo, Techland jest największy, bo Techland jest przecież z Wrocławia. Także no co poradzić, prawda? Jak ci targi podobają? I dlaczego nie? No, ja się nie wypowiem. Dlaczego? Nie jestem graczem, przyjechałam tutaj tylko ze względu na siostrę. Ale okay. Ogólnie podoba mi się, także jestem mile zaskoczona. Czyli takie targi cię są w stanie zająć się do grania? Czy nie? Jesteś zdecydowaną przeciwniczką. Nie jestem przeciwniczką, ale nie mam na to czasu. A co robisz, że nie masz czasu? Studiuję. A co studiujesz? Architekturę. Jesteśmy na stoisku PCC Polska, Poznań City Center. Napiszemy tutaj właśnie... Dzień dobry. Dobry. Co to jest za stoisko? Chciałem się dowiedzieć. To jest stoisko firmy, która zajmuje się wdrażaniem, sprzedażą i wspomaganiem w wyborze oprogramowania. Teraz akurat wspieramy twórców gier. Twórcy tacy jak Techland czy CD Projekt korzystają z oprogramowania autodeskowego, dlatego też chcieliśmy pokazać klientom, jak takie oprogramowanie wygląda, plus pokazać, co tak naprawdę zostało stworzone za pomocą tego oprogramowania, bo bardzo dużo osób sobie z tego nie zdaje sprawy, a wszyscy lubimy grać czy oglądać filmy. Od ilu lat działacie? My jesteśmy już od 13 lat. Firma Autodesk, którą reprezentujemy, jest już od ponad 20 lat na rynku, więc jest to firma ogólnoświatowa,
ogólnoświatowa, a my działamy tutaj głównie na rynku europejskim. Bardzo często są jakieś problemy techniczne, natury technicznej, stricte problem z programem, problem ze sprzętem, który też bardzo często dostarczamy do firm. Rozwiązujemy te problemy, wspomagamy. Często też techniczne sprawy, jak są jakieś nowe funkcje w oprogramowaniu, trzeba im to pokazać, trzeba przedstawić, trzeba doszkolić pracowników, więc dzięki temu, że wspieramy, doszkalamy, to tak naprawdę te gry są coraz bardziej realistyczne i coraz bardziej wciągające dla nas. Idziemy dalej teraz, praktycznie ze stoisk to chyba już wszystko, tutaj mamy jeszcze stoisko, gdzie sprzedają koszulki tam, chyba gdzieś dalej, a tutaj jakieś granie na PS3, więc na konsoli starej generacji. Moje imię Tasze, jestem dyrektorem sprzedaży w firmie Zimorf. Dobra, no to powiedz, czym się firma zajmuje, co macie do zaoferowania i dlaczego tutaj przyjechaliście? Czyli tak, głównie firma się zajmuje produkcją drukarek 3D. Poza tym zajmujemy się produkcją głowic do drukarek, których mamy w tym momencie 8. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj pokazać ludziom innowacyjna rzecz, która potrafi zrobić wiele i nie tylko z plastiku. Tak? Sprzedajemy drukarek w Polsce, zarazem i międzynarodowo, jakby na cały świat. To jakby nie patrzeć, jesteśmy trochę wyjątkowi z tego powodu, że to jest produkt więcej niż drukarka 3D, która potrafi robić więcej rzeczy, nie tylko rzeczy z plastiku, ale z ceramiki, nawet z czekolady. Jesteście rozwinięci technologicznie bardziej niż Omni 3D? Czy nie? Można tak powiedzieć. Ja myślę, że tak. Dobrze, dziękuję Tobie serdecznie. Bardzo dziękuję.